Dzisiejsza uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny jest uroczystością, która ukazuje swoistego rodzaju dynamikę wiary. Ukazuje już w pierwszym zdaniu dzisiejszej Ewangelii ukazuje Maryję, która w tym czasie wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi Judy. Wiemy, że poszła do domu Zachariasza, do swojej krewnej Elżbiety, która również była w stanie błogosławionym. Nosiła pod swoim sercem Jana, Chrzciciela. Możemy dzisiaj powiedzieć, że my również w tym czasie, szczególnym czasie, wybraliśmy się i poszliśmy do kościoła, bo spieszyliśmy się i spieszymy, aby oddać, tak jak śpiewaliśmy na początku mszy świętej, cześć i chwałę Maryi. W tym czasie, szczególnym czasie, w miesiącu sierpniu, wielu pielgrzymów w różny sposób udaje się do różnych sanktuariów maryjnych, szczególnie do sanktuarium na Jasnej Górze, aby również oddać cześć i chwałę Maryi. Ten dynamizm tego święta, to, że ktoś w tym czasie wybiera się i idzie w drogę, i to, co przed chwilą usłyszeliśmy w Ewangelii, świadczy o tym, że jesteśmy pielgrzymami nie tylko do sanktuariów maryjnych, ale jesteśmy przede wszystkim pielgrzymami w drodze do Boga, do wieczności, do nieba. I ta dzisiejsza uroczystość wskazuje nam ten cel, cel naszej ziemskiej wędrówki. Maryja już tam jest. I my patrzymy na tę wędrówkę Maryi, na tę drogę, którą przebyła tutaj na ziemi. I właściwie zastanawiamy się nad tym, jak ta droga wyglądała. Uczymy się od Maryi zaufania i wiary w Boga. Ta dzisiejsza uroczystość i w ogóle wszystkie święta maryjne są takim zaproszeniem każdego z nas do odbudowywania i umacniania swojej wiary w Pana Boga. Do zaufania, do umacniania tego zaufania Panu Bogu w różnych okolicznościach naszego życia. I to wyraźnie pokazuje nam dzisiaj Maryja. W tym wszystkim, co czyni, w tym wszystkim, co robi. I w tych słowach, które wyśpiewuje na cześć Boga. Bardzo charakterystyczne jest to, co usłyszeliśmy wczoraj w Ewangelii, w Wigilię uroczystości wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, i te słowa, które dzisiaj słyszymy w Ewangelii. Wczoraj te słowa zostały wypowiedziane przez jakąś kobietę, która głośno z tłumu zawołała: błogosławione łono, które cię nosiło, i piersi, które ssałeś. To były słowa skierowane pod adresem Jezusa. Błogosławione łono, które cię nosiło, i piersi, które ssałeś. I dzisiaj słyszymy z ust Elżbiety: błogosławiona jesteś między niewiastami, błogosławiony jest owoc twojego łona. Świadczą o tym te słowa, że Maryja jest świętą Bożą rodzicielką, że daje światu i każdemu z nas Boga, Jezusa Chrystusa, że jest tą, która tego Boga przynosi całej ludzkości. Ale słyszymy też słowa, które w tym kontekście wypowiada Jezus. Tak, zgodził się z tym, ale błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i go przestrzegają. Czyli Jezus wskazuje na to, że Maryja jest błogosławiona przede wszystkim z powodu tego, że jest wierną służebnicą Słowa Bożego. I to Słowo Boże przestrzega. To jest warunek tego błogosławieństwa,
czyli stanu szczęśliwości. Szczęśliwa jest ta, która słucha Słowa Bożego i go przestrzega. I dzisiaj w Ewangelii też słyszymy te słowa. Błogosławiona jest, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane jej od Pana. To świadczy o wielkim zaufaniu Maryi Bożemu Słowu. Świadczy o jej wielkiej wierze. I to właśnie, że jest przepełniona Bogiem i tego Boga daje światu, świadczy o tym, że najpierw zaufała, że najpierw uwierzyła bezgranicznie. I ta wiara i zaufanie zaowocowały. I widzimy ten owoc jej łona, ale też widzimy owoc jej życia. Widzimy, jak spieszy się, żeby odwiedzić Elżbietę. Widzimy, jak spieszy się, żeby służyć drugiemu człowiekowi. Widzimy, jak spieszy się, aby w tej służbie drugiemu człowiekowi jednocześnie wychwalać Pana Boga. Bo zaraz po tym stwierdzeniu Elżbiety, o tym szczęściu Maryi, w którym się znalazła, o tym błogosławieństwie, którego doświadcza i którym się dzieli, tym szczęściem, które otrzymuje od Boga, Maryja Boga wysławia. Wielbi dusza moja Pana, raduje się Bóg mój w Bogu Zbawicielu moim. Ale dlaczego? Dlatego, że okazała się pokorną służebnicą pańską, że się nie wywyższała, że przede wszystkim zauważała i zauważyła w swoim życiu wielką łaskawość Boga i za to Boga wychwalała i za to była Panu Bogu wdzięczna. Ewangelia, Słowo Boże nie przekazuje nam żadnej informacji o tym, żeby Maryja kiedykolwiek miała jakieś wątpliwości, żeby miała jakieś pretensje, jakieś ale wobec Pana Boga. Ona nie przychodziła do Pana Boga, żeby stawiać swoje warunki, żeby Panu Bogu wyznaczać, co może, a co nie może. Bezgranicznie zaufała i uwierzyła. I to zaowocowało. I to sprawiło, że można powiedzieć, była już tutaj na ziemi w niebo wzięta. Bo my znamy takie uczucie, że czasami czujemy się jak w niebo wzięci. Ale Maryja to poczucie w niebo wzięcia już tutaj na ziemi nie zawdzięczała temu, że przeżywała jakąś radość z powodu uciech ziemskich, jakiegoś szczęścia ziemskiego. Ale to w niebo wzięcie, to uczucie w niebo wzięcia wynikało z tego, że była przepełniona Panem Bogiem. Że to On zajmował główne miejsce w jej tym doczesnym życiu. I ona pokazuje nam, jak można być już tutaj na ziemi w niebo wziętym, żeby potem, po zakończeniu ziemskiego życia, rzeczywiście doświadczać nieba, doświadczać chwały jej zmartwychwstałego Syna Jezusa Chrystusa. A my tymczasem wobec Pana Boga często musimy bić się w piersi i mówić, że no, brakuje nam pokory, brakuje nam uniżenia na wzór tej służebnicy pańskiej, jaką jest Maryja. My Panu Bogu często stawiamy warunki, targujemy się z Panem Bogiem. Czasami zachowujemy się jak dzieci, albo czasami gorzej, kiedy stawiamy Panu Bogu ultimatum. Jeżeli ja Tobie to, to Ty musisz mi to. Czy tak się często nie zachowujemy? Że mamy całą listę pretensji, różnego rodzaju żalu, pytań, a dlaczego tak się stało, a dlaczego nie inaczej, a dlaczego nie po mojej myśli, a dlaczego tak, Panie Boże, postąpiłeś? Maryja takich dylematów nie miała. Ona po prostu uwielbiała Pana Boga za to, co uczynił jej, całej ludzkości. Czy my nie mamy za co Panu Bogu dziękować i Go uwielbiać? Gdybyśmy zwrócili na to uwagę, co już od Pana Boga otrzymaliśmy, co otrzymujemy i co jeszcze otrzymamy, to nie skupialibyśmy się tylko i wyłącznie
na sobie, nie zamykalibyśmy się w swoim egoizmie, ale byśmy potrafili dostrzec drugiego człowieka, potrafilibyśmy w każdym czasie naszego życia wybrać się i pójść z pośpiechem, aby służyć Panu Bogu, drugiemu człowiekowi, aby wyjść, wybrać się, pójść z pośpiechem, zanieść drugiemu człowiekowi i światu Pana Boga. Ale tego Pana Boga możemy zanieść tylko wtedy, kiedy będziemy Nim przepełnieni, bo inaczej to staniemy wobec świata z pustymi rękami. Czy jest w nas to szczęście, ta radość, które wypełniały serce Maryi? Czy jest w nas ta wiara, to zaufanie, które sprawiło, że Maryja przez całe swoje życie, można powiedzieć, była w niebo wzięta i kiedy zakończyła ten etap ziemskiego życia, doświadczyła tego w niebo wzięcia w chwale swojego Syna Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego.